Dzień Powstania Warszawskiego jest to święto państwowe ustanowione specjalną ustawą z 2009 roku, uchwaloną z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Powstanie Warszawskie zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza. Jego wybuch oznaczał ujawnienie się struktur polskiego państwa podziemnego i jego działalności. Celem walki była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i sowieckiej dominacji. Powstanie nie osiągnęło celu politycznego ani wojskowego, jednak bycie silnym Polaków jest symbolem państwa i niezłomnej walki o wolność. Świadomości społecznej bywa uważane za powstanie narodowe. Po 63 dniach przeciętych walk wobec olbrzymiej przewagi wroga wyczerpania amunicji i żywności powstanie warszawskie upadło. 6 października podpisano akt kapitulacji. Powstańcy poszli do niewoli. Niemcy deportowali większość mieszkańców stolicy, kierując ich między innymi do obozów koncentracyjnych i obozów pracy. Miasto zostało zburzone i spalone. W czasie walk zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców. Blisko 25 tysięcy zostało rannych, w tym około 6 tysięcy ciężko. Straty wśród osób cywilnych wyniosły od 130 do 150 tysięcy osób. To ma być dodatkowe posiedzenie Sądu Najwyższego poświęcone rozpatrzeniu dwóch wniosków o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA. Chodzi o spór kompetencyjny dotyczący tego, czy Sąd Najwyższy mógł sprawą aktu łaski wobec Mariusza Kamińskiego się zajmować. Jego ułaskawienie 7 sędziów Sądu Najwyższego uznało w maju za niewywołujące skutki procesowych. Dodatkowe posiedzenie jest efektem dwóch wniosków złożonych w sądzie przez prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska informuje, że w czerwcu marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpił do Trybunału, by ten zbadał, czy prezydencki prawem łaski Sąd Najwyższy mógł się w ogóle zajmować. Prezes uważa, że do czasu rozstrzygnięcia Trybunału postępowanie przed Sądem Najwyższym w obliczu takiego wniosku powinno być zawieszone. Zakładam i ufam w to, że Sąd Najwyższy, tak jak Trybunał Konstytucyjny, jest tym trzecim segmentem władzy, władzy sądowniczej, a więc władzy, która jest wolna od polityki i politykowania. Sąd Najwyższy, tego dowiemy się komu pół. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski kilka dni temu mówił, że jego zdaniem w tej sprawie sporu kompetencyjnego nie ma. Taki spór zazwyczaj ma miejsce wtedy, kiedy albo to dwa organy chcą rozstrzygnąć jakąś sprawę i uważają każdy z nich, że jest właściwy, albo żaden z nich nie chce rozstrzygnąć. Jeśli Sąd Najwyższy orzeknie, że sporu nie ma, kasacją w sprawie orzeczenia dotyczącego wiceprezesa PiS zajmie się 9 sierpnia. Wtedy zdecyduje, czy sprawa Mariusza Kamińskiego wróci do Sądu Okręgowego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Donald Trump zdymisjonował Antonego Scaramucciego, którego niedawno powołał na stanowisko dyrektora do spraw komunikacji Białego Domu. Odwołania Scaramucciego zażądał nowy szef personelu Białego Domu, generał John Kelly, któremu powierzono opanowanie chaosu i walk wewnętrznych w administracji obecnego prezydenta. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radio Maryja, cieszymy się, że przybywacie do naszego sanktuarium, mówię naszego, bo całej rodziny Radio Maryja, sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Zwiastu Nowej Ewangelizacji, świętego Jana Pawła II, Bogiem wdzięczności za tego największego rodaka naszych czasów, który oto parę informacji dotyczących wydarzeń w sanktuarium w sierpniu tego roku. Mężczyźni, modlitewny dzień skupienia dla mężczyzn 12 sierpnia sobotę. Zawsze druga sobota miesiąca. Rozpoczęcie różańcem o godzinie 11.30, następnie eucharystia i konferencja. Zakończenie koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Mężczyźni, potrzebujecie na pewno. Potrzebujemy dobrej formacji. Zapraszam. A teraz motocykliści. W niedzielę 13 sierpnia zapraszamy Was do naszego sanktuarium. Prześwięta dla Was, motocyklistów, o godzinie 10. Będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo, bezpieczną jazdę, a po mszy świętej poświęcenie motocyklu. Czciciele świętego Gerarda, patrona dobrej spowiedzi, niewiast w stanie błogosławionym i małżeństw pragnących mieć dzieci, zapraszamy na 16 sierpnia. Godzina 7, 12 i 18 msze święte. Będziemy modlić się o szczęśliwe przyjście na świat dzieci i o dobrą spowiedź dla nas i tych, którzy dawno nie korzystali z sakramentu pokój. Również o mszy świętej, uczczenie świętego Gerarda, ucałowanie jego relikwii.
Także działkowcy i ogrodnicy, jest was wielu. 26 sierpnia zapraszamy was. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na mszę świętą o godzinie 18. Zapraszamy was, działkowicze, ogrodnicy, sadownicy, kwiaciarze. Będziemy wspólnie dziękować za zebrane plony. Cieszymy się, że przybywacie państwo do sanktuarium wotum wdzięczności Polaków za świętego Jana Pawła II. Pilnujmy, by już od wejścia do dolnego kościoła, aż do wyjścia, zachować absolutną ciszę. Nie rozmawiać, niech nikt nie rozmawia. Pilnujmy zachowania ciszy, także te buty z ostrymi obcasami. To bardzo przeszkadza w modlitwie. Uważajmy nawet na to, na zamykanie drzwi, żeby nie trzaskać drzwiami. Ale pamiętajmy też o godnym stroju. Jeśli pamiętasz o godnym zachowaniu i stroju, idąc do urzędu, do pracy, to tym bardziej o godnym zachowaniu i stroju w domu Bożym. Pilnujmy siebie i uczmy tego innych. Przybywacie państwo do miejsca szczególnie świętego z obecnym, żywym Panem Jezusem, naszym Bogiem w Najświętszym Sakramencie. Z oryginalnym obrazem Matki Najświętszej z kaplicy świętego Jana Pawła II na Watykanie, przed którym podczas swego pontyfikatu modlił się za Kościół, świat, naszą ojczyznę. Z jego krwią w relikwiarzu w prezbiterium, które jest repliką jego watykańskiej kaplicy. Może nie mogliśmy tam być, ale teraz jesteśmy w jego kaplicy, z jego krwią, z obrazem, przed którym się modlił, w szczególnym miejscu. Dla lepszej organizacji prosimy, by grupy pielgrzymkowe zgłaszać. Pod numerem telefonu w sanktuarium podają numer 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Ten numer nie jest odbierany, gdy siostry są na mszy świętej czy podczas koronki. W dalszym ciągu prosimy państwa o pomoc w wykończeniu tego sanktuarium, wotum za świętego Jana Pawła II. Teraz są intensywne prace po budowie organów. To bardzo poważny wydatek. Organy będą miały 49 głosów, 3454 piszczałki. Pragniemy je poświęcić odpust na rocznicę inauguracji pontyfikatu, czyli 22 października. Jest już 11 stacji Drogi Maryjnej. Są to miejsca szczególnego działania Matki Najświętszej. Tych miejsc w świecie są tysiące. My dla przypomnienia budujemy 14. Jest już wykonanych 11 stacji. Budujemy ostatnie 3. To są objawienia Guadalupe, objawienie Matki Najświętszej w Japonii, Akita i Wajlankami w Indii. Jest już 6 figur świętych na skrzydłach po lewej i prawej stronie prezbiterium. W wykonaniu są jeszcze dwie, błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Matki Marii Truszyńskiej. Jest już pierwsza płaskorzeźba na zewnątrz kościoła, pierwszej pięknej stacji historii Polski. Planujemy jeszcze trzy. Proszę państwa, każdy może mieć przewielką wdzięczności za świętego Jana Pawła II w tym sanktuarium. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do tego współbudowania, za zrozumienie, za współpracę. Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Nadszedł czas na godzinki ku czci niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny. Po prostu słabe. Kompletnie surrealistyczne, nie kończmy. Zacznijcie wargi nasze palić, Panie Święty. Zacznijcie zaprzęgania do własnego pojedynczego rekwana. Potępienie, bo są pewne rzeczy, które nie wolno tego czytać. W moim przekonaniu, jeżeli politycy się wysłuchają, to jest żadnej świętości. Wszystko można. To jest naprawdę, uważam, że to
zrobię. Czy to pani ma szapkę, czy mogę posłuchać to, nie? No, tutaj jednak jest to fatalne, a z drugiej strony myślę, że będzie bardzo się oceniona przez polskie wyborcy. Opracę. Wójta ci zarzeczenie Piotra wyraził oby. Jedno z drugim się łączy. Osoba ta Medelkiewicz Wals jest tożsama z dziekolem Tarnatorzecą w Warszawie. Co prawda sama zainteresowana mówi wprost, że ona w ogóle nie wie, o co chodzi i ona z niczym nie miała nic wspólnego i o niczym nie wiedziała. Natomiast dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna stawia pytanie, czy polityczne zamieszanie po polityce reprywatyzacji w Warszawie zakończy się głębokim resetem i anulowaniem setek decyzji zwrotnych. O co chodzi? A ma chodzi o to, że wystąpiły tak zwane błędy systemowe, na podstawie których podejmowano decyzje zwrotne. Na czym ten polega mały problem? Jest problem wręcz banalny. Otóż zgodnie z urzędowym artykułem 7 ust. 1 dekretu Bieruta, wnioskujący o zwrot odszkodowania musiał spełnić trzy przesłanki. Jedną z nich było posiadanie nieruchomości. Tymczasem przez lata stołeczni urzędnicy weryfikowali spełnienie tylko dwóch przesłanek. Nie sprawdzali tego, czy w chwili wypłaszczenia ktoś na danym terenie rzeczywiście mieszkał lub nim zarządzał. Co to oznacza w kontekście fali zwrotów? No właśnie to, że może dojść do tego, że wszelkie zwroty zostaną zakwestionowane z automatu. Wszelkie to wiadomo, to jest wiele zwrotów w BOS-ie zgodnie z również tą trzecią przesłanką. Natomiast to pokazuje dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza, po pierwsze, należy przyjrzeć się wszystkim reprywatyzacjom kontekstowi politycznemu, któremu towarzyszy. I tutaj potrzebna poza komisją weryfikacyjną potrzebna po prostu komisja śledcza po to, by ocenić zaangażowanie polityków, choćby w to, że nie powstała ustawa reprywatyzacyjna, całościowa, dobra ustawa reprywatyzacyjna zamykająca tę sprawę, a druga kwestia to jest właśnie sama ustawa reprywatyzacyjna, która po prostu musi powstać i tutaj jest bardzo duże zadanie przed Prawem i Sprawiedliwością. Możemy, mamy gotowy projekt. Dobrze by było tę sprawę raz na zawsze zakończyć, raz na zawsze sfinalizować i oddać zadziałać podobnie jak z Zaburzańskim, to znaczy oddać część wartości i sprawę raz na zawsze zakończyć. Panie Przewodniczący, co Pan na ten postulat Dziennika Gazety Prawnej? Co nie kajdate, po pierwsze, na pewno któregoś jest Ty, Panno, porodziła syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. To nie chodzi tylko o Warszawę, to dobre sygnały, Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławny Panie, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Dużo mówił o Prawie i Sprawiedliwości, na co będę robił za ześną uwagę, żeby było wyjaśnione, jak to
możliwe, że w świetle prawa, w świetle wszystkich urzędników mogły odbywać się tak skradzieże na taką skalę. Tutaj już widzę, słyszę, definiuję, że to była jedna kradzież. Jeżeli ktoś był za wadno, to jest kradzież, tak? I to tutaj są dane, które mówią o skali tej kradzieży właśnie do My chcemy zbadać przede wszystkim, jaki był kontekst polityczny i tutaj jaki kontekst polityczny, jaki ewentualny parasol polityczny nad tym procederem nie, będzie rozstrzygać komisja. Natomiast co do faktu, że kradzież była, no to żadnej nie chyba wątpliwości, a może po prostu teraz gospodarczo Polska się odbudowuje. Wcześniej było tak, jak było. Była recesja na całym świecie i nie było za bardzo jakiś czas. Nie, no tutaj pan redaktor raczy żartować, to jest udokumentowane. Są liczne raporty świadczące o tym, jak bardzo ten VAT był wyłudzany, czy podatek podatków był wyłudzany, jak bardzo częste było unikanie płacenia podatku dochodowego CIT-u. I tutaj warto po prostu zastanowić się, czy był, czy nie, parasol polityczny nad tą całą procederem i czy ten parasol polityczny nie powodował, że tworzono specjalnie prawo, bo to by takie procedery mogły łatwiej się ukryć. Panie przewodniczący, jak panu się widzi do pomysłu? Panu Bachem, gdy nie powiedzieliście, bo się było rąkami na twarzy, to by się oczywiście tak, że należy zadać sobie pytanie, czy ten karuzelę, czy to całe ordynarne okradanie państwa polskiego, a więc polskiego podatnika. I to na miliardy. Czy to była kwestia tylko aplikacji państwa polskiego, za co urządu podporu ten celu, ale po prostu państwo nie działało w wielu obszarach, także w skarbówki, czy też był może w tym bardzo polityczny były korzyści konkretnych polityków platformy czy PSL-u na szczeblu centralnym czy lokalnym. Panie przewodniczący, czy to ta osławiona Zielona Wyspa dla jednych i Zielona Wyspa dla innych już nie jest brytyjska wyspa? Ja mieszkam na wysokościach i to ukrało się wkrótce. Natomiast tutaj jest kwestia także nie wpada, że przewodniczący bardzo obecnie wypadał się na temat tego, czy polski parlament powinien pojechać w szerszą się, więc ja dyskusji nie wejdę. Natomiast na pewno ustalenie może prezydenta stworzyć ponad moją od czegoś prokuratora, co mamy. Dzisiaj jest to kwestia wykrywania urzędników państwowych. Oczywiście tutaj też są wszystkie po państwie. Trochę to tak nie było. Może teraz się przenika od mężczyzn, też się przenika od rady na kto ksiądze 76. Pomóc. I to jest pytanie tutaj też do pana przewodniczącego, bo
Czy Franz Timmermans chce nam pomóc? Panie przewodniczący, no to jest za nieporozumień, co ona robi. Nie, no to dlaczego Polska nic z tym nie robi? To znaczy, dlaczego my nie mamy takiego przekazu, odpowiedniego przekazu, co z wszystkich oficjalnie opowiedzieć? Ale zresztą znamy. Głosowanie 27 do 1. Tylko pani komisarz Wielkowska była za tym, żeby nie było na przykład. Pozostaje się do tego. Sama platforma bardzo rzadko mówi 27 do 1. Bardzo cieszę, że pani komisarz znalazła w stronie Polski. Muszę panu powiedzieć, że mamy przyjaciela. Franz Timmermans jest przyjacielem Polski i Polaków. Dostał w końcu tytuł Człowieka Roku Gazety Wyborczej. No i do tego wszystkiego mamy przecież Polaka tam na miejscu. Jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Fina jakaś chwila, nie? Timmermans słyszy tylko głos jednej strony politycznej polskiego konfliktu, a ten drugi głos z drugiej strony politycznego polskiego konfliktu jest absolutnie niesłyszalny. Mimo, że ma do tego narzędzie, bo mimo, że ma... Timmermans. Mimo, że ma ministra spraw zagranicznych, mimo, że ma cały aparat państwowy po to, by przekazywać, czy komunikować się z... Timmermans. A wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Panie przewodniczący, rozumiem, że przewodniczący Rady Europejskiej murem za Polską stanie i za praworządnością i demokracją. No, wiadomo, że nie stanie. Przewodniczący Tusk ma swoją grę. Jest to gra przeciwko polskim urzędowi, przeciwko władzom Rzeczypospolitej, które przecież są demokracie wybrane. I także no, nie żartujmy. Natomiast to, co sama Timmermansa, no, Pani Boże, chroni nas od Timmermans, Timmermans. Programy, które sami poradzimy. Jako miłośnik... Na wiek wieków, co? To powiedzenie, ponieważ... Pan Timmermans nie jest, jak powiedział pan poseł przed chwilą, to nie jest tak, że on słucha i jest stroną w Polsce. On jest stroną politycznego sporu w Polsce. To jest jakiś tam bezpartyjny urzędnik wybrany w konkursie przez headhunterów, tylko to jest pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Grupy socjalistów, towarzysz Timmermans, może przywołać fakt, że Polska jest jedynym krajem na 28 krajów Unii Europejskiej, że nie ma listy parlamencie. I Piotr Adolf Wielkowski z Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Panom do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak już powiedziałeś coś na temat Timmermansa, to starczy. Do usłyszenia i do lasu. Zobaczym Ponsa. Wszelkim intencją kogokolwiek. A dzisiaj mamy sytuację taką, że napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją staje się bardzo poważne. Czy zapowiedź Putina wydalenia ponad 700 dyplomatów i pracowników ambasad jest chyba w ogóle bez precedensu, bo nie przypominam takie, na taką skalę przycięcia personelu dyplomatycznego, przycięcie ze strony Moskwy.
to jest chyba jakieś 2/3 w ogóle wszystkich pracowników ambasad i obsługi wszystkich placówek dyplomatycznych amerykańskich w Rosji. Oprócz tego mamy linię dość ostrą kongresu, który jest za tym, by tą specjalną drogą poprzez kongres zatwierdzić sankcje nałożone na Rosję. Jak to przychodzi? To dotyczy kwestii energetycznych. To jest szalenie poważna sprawa, która stawia prezydenta Trumpa w bardzo trudnej sytuacji, bo on nie bardzo będzie mógł się cofnąć w tej sprawie. Jest oczywiście też taka koincydencja, że amerykański przemysł, szczególnie jeśli chodzi o energetykę, energetykę. I w tym momencie, i w tych okolicznościach, jest wiceprezydenta w trzech takich miejscach, które są no trochę takimi kluczowymi przyczółkami z punktu widzenia amerykańskiej polityki. Estonia, Litwa, Łotwa i Czarnogóra jako członkowie Paktu Północnoatlantyckiego. Gruzja jako takie państwo, które w zasadzie członkiem być powinno, gdyby nie to, które ma ambicje i ciągnie do NATO i ma na tego podstawy w opinii publicznej. Gruzja jest wyjątkowym państwem w przestrzeni postsowieckiej, w której przekonanie o tym, że powinni być w NATO, jest tam na poziomie 60-70, nawet 80%. Czyli to są takie przyczółki amerykańskie na tym, powiedziałbym, uskoku tektonicznym między Rosją a Zachodem. Więc ta wizyta nie jest przypadkowa, ona jest kontynuacją pewnej linii, ale też jest wpisana w to, co się dzisiaj dzieje. A dzisiaj napięcie wzrasta i to napięcie dyplomatyczne między Rosją a Stanami będzie jeszcze bardziej wzrastało, dlatego Pence przyjeżdża, żeby wysłać jasny sygnał, że Estonia nie jest zostawiona sama sobie, żeby nie stawała się łatwym kąskiem dla kogoś, kto chciałby w jakiś sposób ją prowokować. Dalia Grybauska, prezydent Litwy, która się wybiera na to wspólne spotkanie dzisiaj z wiceprezydentem Pence'em, powiedziała, że Amerykanie chcą zwiększyć swoją obecność w państwach nadbałtyckich, szczególnie w okresie tych takich kontrowersyjnych ćwiczeń rosyjsko-białoruskich Zapad 2017, które mają się we wrześniu odbyć. Mówi się o tym, że ponad 100 tysięcy żołnierzy będzie ćwiczyło i to w pobliżu granic Republik Nadbałtyckich, symulując atak na jedno z państw NATO. Państwa bałtyckie chcą zwiększyć obecność żołnierzy amerykańskich, chcą większych zakupów sprzętu amerykańskiego. To wszystko powoduje, że całe mrzonki niektórych polityków, być może rosyjskich, o tym, że wraz z Donaldem Trumpem przyjdzie czas na jakiś nowy reset, nowe otwarcie w relacjach amerykańsko-rosyjskich, w żadnym razie się nie sprawdza. Po prostu można powiedzieć tak, że dzisiaj wszystko sprzyja twardej polityce Waszyngtonu wobec Rosji, zdecydowanym odpowiedzią na wszelkie działania Rosji nieprzyjazne wobec Stanów. Stany mają ku temu instrumenty. To dzisiaj szczególnie wyraźnie widać, szczególnie w dziedzinie energetyki, bo to nie chodzi właśnie tylko o dziedzinę wojskową. No i z tego starają się korzystać państwa bałtyckie i myślę, że mogą mieć z tego duże profity. A jeśli chodzi o te ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad 2017, nie obawia się pan, że wielu z tych żołnierzy rosyjskich, którzy przyjadą na Białoruś, pozostanie tam, tworzące bazy rosyjskie, które być może w przyszłości będą wykorzystywane chociażby do ataku na Ukrainę? No tu nic pewnego nie można powiedzieć. Z tego, co słychać od ekspertów białoruskich, tak nie będzie. To znaczy, był taki moment, kiedy się tego bardzo obawiano. W tej chwili jakby te obawy są mniejsze, mniej o tym słychać, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o relacje amerykańsko-rosyjskie, wspomniał pan o tym, że Putin wczoraj oznajmił o wycofaniu 755 dyplomatów amerykańskich z terytorium Rosji. To jest duże uderzenie. W jaki sposób Amerykanie mogą odpowiedzieć na to? Bo nie spodziewali się chyba skali aż takiej redukcji. Tak, bo spodziewano się, że na przykład dyplomaci rosyjscy, amerykańscy w Rosji będą mieli utrudniony dostęp na przykład do swoich rezydencji, dalszy. Wydawało się, że to będą takie, powiedziałbym, pluszowe odpowiedzi na sankcje amerykańskie, ale widać, że ta odpowiedź jest bardzo mocna. Ona jest podyktowana sytuacją na rynku wewnętrznym w Rosji. Putin musi pokazać, że jest zdecydowany w tej rozgrywce z Zachodem. No i musi ustawić sytuację tak, jak to jest najlepiej z jego punktu widzenia propagandowo. Czyli trochę tak jak w czasach Związku Sowieckiego, że Rosja jest na jakiejś wielkiej wojnie z Zachodem, a ten Zachód w swoim najgorszym wydaniu jest utożsamiany właśnie w tej propagandzie przez Stany Zjednoczone. To jest obrazek, którym będzie się posługiwał Putin. Pod
Putin używa dość takich radykalnych słów. Mówi o chamstwie amerykańskim wobec Rosji. Czy to jest przygotowanie do takiej kampanii prezydenckiej, do wyborów prezydenckich, które prawdopodobnie w marcu będą w przyszłym roku? Mam wrażenie, że prezydent Putin nie czuje się pewnie. To znaczy, że jemu coś zagraża, ale nie tyle w sensie wyborczym, bo wybory można powiedzieć, że w Rosji ma, powiedzmy, kolokwialnie ogarnięte, prawda? Tam nie ma jakichś wielkich ryzyk. Ryzyka są napoczne na poziomie jakiegoś kuluarowego w obozie władzy, zamachu stanu, próby zmiany przywództwa. Myślę, że tutaj z tym się wiążą jakieś koszmary prezydenta Putina i dlatego on tak reaguje. Bo po prostu chodzi o to, że w momencie, kiedy on się czuje zagrożony, to zazwyczaj wywołuje jakąś wojnę. Chodzi o to, żeby mieć takie argumenty, które mogą być użyte na rynku wewnętrznym, ale nawet nie w mediach, tylko po prostu w obozie władzy, wewnętrznie. My tego można, najczęściej nawet nie słyszymy, wtedy się mówi. To jest taki klasyczny mechanizm. Nie mogę dzisiaj odejść, gdyby ktoś go próbował zmusić do odejścia. Na przykład z powodu gorszych wyników gospodarczych Rosji. On wtedy mówi, nie mogę, bo widzicie, co się dzieje, widzicie, jaka jest ofensywa amerykańska przeciwko nam i tak dalej, i tak dalej. To także może uzasadnić kontynuację wojny w Donbasie. To jest bardzo wygodne z punktu widzenia wewnętrznego, ten rodzaj odpowiedzi, jaką zastosowała Rosja. Mówi pan o tym, że Putinowi przydałaby się wojna, bo wtedy jego akcje by znacznie wzrosły. Na jego pewność otrzymania władzy. Która jest między Rosją i Stanami, to jest to, co mu odpowiada, czy potrzebny mu jest jakiś bardziej gorący konflikt? On ten gorący konflikt ma, bo to jest Donbas, to jest też Syria. Te wojny mają dużo cech tego, co nazywano w czasach zimnej wojny proxy war, czyli wojen przez pośrednictwo. Wielkie mocarstwa bardzo rzadko decydują się na wojnę wprost. To wtedy zwykle prowadzi do dość trudnych do okiełznania skutków. Natomiast ta wojna może się toczyć przez pośredników na czyimś terytorium. Tak jest w tym przypadku. Moim zdaniem taką właśnie wojną przez pośredników jest wojna w Donbasie, gdzie z jednej strony jest Ukraina, która reprezentuje w oczach Rosjan Zachód. Ten Zachód przeciwny Rosji w rosyjskim odczuciu. A z drugiej strony są republiki zbuntowane Donbaska i Ługańska. Są ochotnicy z Rosji. Są żołnierze z Rosji, więc można powiedzieć, że ta wojna się toczy, tylko ona nie toczy się pod rozwiniętymi sztandarami, bo z różnych powodów nie byłoby to wygodne. Chciałbym wrócić jeszcze do sprawy gazociągu Nord Stream 2, który prawdopodobnie zostanie utrudniony, budowa tego gazociągu będzie utrudniona w Europie z powodu amerykańskich sankcji, które prezydent może, ale nie musi nałożyć na firmy, które pracują nad tym, nad budową tego gazociągu. Pojawiły się takie analizy, że to jest posunięcie antyniemieckie ze strony prezydenta Trumpa, dlatego on podpisze ten pakiet teraz sankcji wobec Rosji. Czy wyglądało na to, że myślę, że tak było, że Nord Stream 2 miał ciche wsparcie Niemiec, oczywiście pod płaszczykiem, że to nie jest inwestycja rządowa, chociaż sprawa staje się trudna na poziomie Unii Europejskiej, dlatego że w gruncie rzeczy politykę Komisji Europejskiej można by scharakteryzować tak. My wiemy, że Nord Stream jest wbrew regułom, ale nie mamy siły, żeby go zatrzymać, dlatego że nie są wystarczająco aktywne Niemcy czy Francja. I teraz w momencie, kiedy rozmaite działania amerykańskie dają więcej możliwości realnego zatrzymania, Komisja będzie dość skonfundowana całą tą sytuacją. A to moim zdaniem tu nie chodzi o działania antyniemieckie. To nie jest istota działania Donalda Trumpa. Mówi się o tym, że Niemcy są niechętne Trumpowi. No ale rezultat... przyjęcie europejskie, rezultat wobec Trumpa. Ja wiem, rezultat będzie taki, ja rozumiem tę argumentację, rezultat będzie taki, że ktoś to może odczytać jako działanie antyniemieckie, ale to jest przede wszystkim działanie na korzyść biznesu amerykańskiego, dlatego że zatrzymanie Nord Stream 2 daje możliwości handlu, znacznie większe możliwości wchodzenia na rynek środkowoeuropejski amerykańskich firm i Amerykanie mają bardzo dobry przekaz. Rosjanie, można powiedzieć, są sami sobie winni, bo Amerykanie mówią tak, po pierwsze jesteśmy tańsi, tu są ciągle dyskusje, czy są tańsi, wygląda na to, że na razie tak, ale do tego jesteśmy bezpieczniejsi, bo za tym nie idzie żaden przymus polityczny. A Rosjanie tak związali swoją energetykę i swoje dostawy gazu i ropy z polityką, że każdy się tego boi. Nawet jak to jest 2 ruble tańsze, to każdy wie, że w innym miejscu będzie musiał zapłacić, dlatego że to jest stały nacisk. To jest, ja mam wrażenie, że w polityce każdego kraju są właśnie te stałe kody. To widać dzisiaj, jak Kreml przesadził. Jak przesadził na przykład w Stanach ten ambasador Kislyak, który tam kontaktował się z otoczeniem prezydenta Trumpa. To bardzo wytrawny dyplomata, który przeszarżował, dlatego że wydawało mu się, że ma wszystkie numery telefonu w swojej komórce i do każdego może w każdym
momencie zadzwonić. To dzisiaj się bardzo mści na polityce rosyjskiej. Za to on zapłacił głową, bo wraca do Moskwy. Donald Trump zapłacił reputacją i kłopotami politycznymi i być może efektem tego nie będzie żadnego, już widać, że chyba właśnie efektem, można powiedzieć, że efektem nadgorliwości Kislyaka będzie pożegnanie się z myślą o jakimkolwiek resecie, po ociepleniu w relacjach rosyjsko-amerykańskich po wyborach, co było typowe dla wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych. Czyli ta skłonność tego, żeby przegiąć, jest charakterystyczna dla polityki rosyjskiej, także w kwestiach energetycznych. Za bardzo wiązano kwestie energetyczne z polityką. I dzisiaj każdy powie, dobra, wolę płacić rubla więcej, ale mieć was z głowy. A szczególnie, że wygląda na to, że gaz LNG przy pewnych rozwiązaniach infrastrukturalnych w Europie Środkowej może być tańszy, sprowadzony z Ameryki. I co wtedy? I to są błędy rosyjskiej polityki, które się będą teraz pewnie mściły. I Rosjanie mogą sobie dzisiaj pluć w brodę, że poszli tak daleko, że tacy byli, no powiedzmy tak kolokwialnie, pazerni na to, co, czego nie osiągnęli w ogóle, jeśli chodzi o tę politykę. No to Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Magazynie Świat Południe, to już wszystko. Bogumił Husseinow. Do usłyszenia. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski, a razem ze mną w studio Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszamy na magazyn Świat w powiększeniu. Dziś porozmawiamy o, no właśnie o tym, czy mamy kolejny etap napięcia wokół Półwyspu Koreańskiego, czy może jednak paradoksalnie tego napięcia wiele nie ma, bo tak, najpierw Korea Północna testuje pocisk, no i tutaj nie ma zgody. Japonia czy Stany Zjednoczone mówią, to był tak zwany pocisk międzykontynentalny, więc zdolny trafić nie tylko w Japonię, ale także w terytorium Stanów Zjednoczonych. Rosja mówi, to był pocisk średniego zasięgu, więc taki, który nie jest w stanie trafić w w dalej położone kraje i raczej pociskiem, który miałby służyć trafieniu celów w Korei Południowej. Amerykanie wysyłają dwa takie dalekozasięgowe bombowce, B-1 Lancer, które dokonują takiego demonstracyjnego przelotu nad Półwyspem Koreańskim, ale właściwie poza tym dzieje się niewiele. Nie jest zwołane spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Amerykanie ustami swojej ambasador Nikki Haley właściwie mówią, ONZ i tak nic nie zrobi. Wszystkie sankcje nałożone na Koreę Północną niczego nie dały. Z kolei ambasador chiński przy ONZ mówi, to właściwie nie jest chińska sprawa, to jest sprawa pomiędzy Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. To te dwa kraje powinny obniżyć napięcie. Właściwie nie ma chętnych do tego, żeby już się tym jakoś specjalnie ekscytować, takie jest wrażenie. Poza oczywiście Koreą Południową, która poprosiła o spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale nie jest stałym członkiem, w związku z tym może tylko prosić. Tak, faktycznie sytuacja wymarzana dla Korei Północnej, bo jest pad między większymi i to jest bardzo dobra wiadomość dla Korei Północnej. Zmieni się, chociaż oczywiście zawsze, kiedy mówimy o pewnych sukcesach północno-koreańskich, zawsze musimy pamiętać o tym, że jakie są koszty tych sukcesów, że Korea Północna, rozwijając potencjał rakietowy, nuklearny, to jest kilkadziesiąt lat postawienia takiej żelaznej determinacji, mimo tej presji, która właśnie, polityka sankcji to jest polityka uprawiana przez Stany Zjednoczone od powstania Korei Północnej, kiedy Korea Północna powstała już jako państwo komunistyczne, była wpisana na listę sankcji, później oczywiście po wojnie koreańskiej, kiedy doszły problemy związane z rozwojem potencjału broni masowego rażenia, no to kolejne argumenty były dla Amerykanów, stosujmy politykę sankcji. I właśnie jest pytanie o podejście amerykańskie, czy ono ma iść unilateralnie, bo to, co Amerykanie przyjmują, to są ich sankcje. I tu są zawsze duże wątpliwości od lat. No dodajmy, że już Izba Reprezentantów i Senat przyjęły projekt ustawy o sankcjach, które są wymierzone w Rosję, wymierzone w Iran, ale i Koreę Północną także, ale byłyby to tylko amerykańskie sankcje. Musi to jeszcze podpisać Donald Trump. Amerykanie wokół ONZ-owskie sankcje nie skupiają. Znaczy, to jest w ogóle taki mechanizm tak zwanych secondary sanctions, też bardzo istotny w przypadku, zdaniem Amerykanów, to jako próba rozwiązania problemu, dociśnięcia Korei Północnej, czyli sankcje wtórne, czyli coś, co ma zmusić państwa, które nie chcą wywiązywać się z sankcji ONZ-owskich, żeby jednak wywiązać się, żeby docisnąć Koreę Północną. I tu głównie chodzi o sankcje
nakładane przez Stany Zjednoczone, na przykład na firmy chińskie, które handlują z Koreą Północną i zdaniem Stanów Zjednoczonych tym samym łamią postanowienie rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Tu oczywiście no, jest automatyczne niechęć Chin, że to Amerykanie to jest nie do końca, bo tu są duże wątpliwości, że to jest nie do końca zgodne z prawem międzynarodowym. Poza tym, że tutaj Amerykanie ewidentnie łączą wątki handlowe z wątkami bezpieczeństwa, to też się Chinom nie podoba. To tak właśnie, że ten model transakcyjny Donalda Trumpa jest modelem, wydaje się, niepreferowanym przez Chiny, bo przecież on, Trump wiele razy wysyłał tweety na takie wręcz sugerujące. No, Chińczycy, chcecie mieć dobrą umowę handlową, no to rozwiążcie problem z Koreą Północną. Taka gra przede wszystkim, wydaje mi się, jest niesamowicie dyplomatycznie prostacka. Po drugie, jest to przekonanie o tym, że Stany Zjednoczone ciągle mają potęgę taką, to jest ten wręcz utrzymujący się mit, Amerykanie chyba mają ciągle go sami o sobie, że są tym, że mamy ciągle świat jednobiegunowy, w którym Stany Zjednoczone swoją potęgą są w stanie wywrzeć presję i będzie po amerykańsku. Otóż nie, bo problem północno-koreański, jakbyśmy spojrzeli w ostatnich 20 paru latach, był rozwiązywany już, jeśli jakieś były sukcesy, to zazwyczaj było to wsparcie jednak wielu państw, że to było połączenie pewnych kanałów komunikacji międzykoreańskiego, wsparcie Chin jako tego gospodarza rozmów sześciostronnych i Japonia też dopłacała na pewno programy pomocowe dla Korei Północnej, ale był też dialog próbowany. Właściwie każda administracja próbowała dwustronnie rozmawiać z Koreą Północną. Tego na razie Donald Trump nie zrobił, a być może właśnie to jest sposób na nie powiem rozwiązanie problemu, ale na rozwiązanie problemu. I właśnie wydaje mi się, że w tym kierunku idą te sugestie, żeby sobie myśleli, że amerykański problem Korei Północnej rozwiążą za pomocą chińskich krok. A może to jest też tak, będę ja czytał. Korea Północna zachowuje się trochę jak takie niegrzeczne dziecko światowej polityki, które usiłuje... Niegrzeczne dziecko. No i nie bez przyczyny. Stare, malutkie. Nuklearne. Co są w momentach albo jakichś poważnych spotkań na wysokim szczeblu wielostronnych szczytów G7 czy szczytów G20. Poprzednie próby były na przykład 4 lipca, czyli dokładnie w święto niepodległości amerykańskiej. To też na pewno nie był przypadek, że politycy próbują wrzucić... Ach, co za dziecko. Nawet jeśli takiego tematu no po prostu wcześniej w planach nie było, albo był w bardzo małym stopniu. Więc może właśnie takie nie do końca reagowanie, takie trochę machanie na to ręką, to może to jest właśnie taki sposób, nie wiem, zbicia stropu Korei Północnej. No, w pewnym momencie po jednej z prób, co prawda nie taki prób, bo tu zwróćmy uwagę, że jednak ten zasięg międzykontynentalny to jest zmiana jakościowa. To jest sygnał nie tylko do sąsiadów, to jest sygnał tam, to bardzo działa na wyobraźnię Amerykanów. Naprawdę to jest kraj przekonany przez te 2-3 wieki swojej długiej historii, tak, że jednak kiedy ma się dwa oceany, to by było, gdyby się powiedziało. Popalili w 1812, tego co pamiętam, a od tamtego czasu, no jeszcze World Trade Center, ale zwróćmy uwagę, że przekonanie Amerykanów, że nic im nie jest w stanie zagrozić, tak? A tu jest Korea Północna. Kryzys atomowy kubański, udało się wygrać jednak tę próbę sił, prawda? Tak, tak, ale tu jest pytanie, no to nie jest przecież, to jest parias, tak? Międzynarodowy, to jest kraj izolowany, to jest kraj, jakby największa potęga militarna kontra taki, no, gospodarczy karzeł. Że są na gospodarczymi, społecznymi. Oni też po całym świecie kradli. Murzynów z Afryki zabierali i ile było nieszczęść, morderstw, rozdzielenia. Gdy Ameryka Murzynie znalazła jelenia, Tak. To nieszczęście, gdy Ameryka się wzbogaciła, ale diabeł to im tak urządzi, że się jakby po czasie ujednoliciła, że nawet Murzyn świętym prezydentem został. No ale już jakiś czas to minęło i to wszystko. Korea Północna było bardzo chciała dojść.
I tutaj jest pytanie, czy właśnie Amerykanie, właśnie korzystając, no być może właśnie z tego przekonania o tym, że to oni czy mogą właśnie Amerykanie tak jak był zwrot amerykańskiej polityki wobec Chin, mogliby poleżeć na sianie do Pekinu i później Nixona, przełom, tego się nikt nie spodziewał, tak, że to było przełamanie pewnego geopolitycznego myślenia, że z takim państwem jak komunistyczne Chiny nie należało rozmawiać, ale w imię zrealizowania pewnego interesu Amerykanie na to się zdobyli. Na razie wydaje mi się nie ma takiego myślenia o Korei Północnej, bo oczywiście Korea Północna to jest zupełnie inny kraj, ale mam wrażenie, że to, co teraz mamy, to jest konsekwencja nieudolności. Nikt się tego nie spodziewa. Też jest trochę, wydaje mi się, umywanie rąk przez Chiny, bo przyjdzie co do czego, to głos chiński jest niezbędny i presja gospodarcza. Chińczycy nie wywierają tej presji, bo wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić, a poza tym nie jest w ich interesie wywarcie presji, bo po prostu przestawienie, to jest trochę, co się mówi o Korei Północnej, że tak brzydko i pogardliwie, ale syndrom szczura zapniętego do rogu, tak, że pod ścianę. Z jednej strony Korea Południowa, a z drugiej Chiny, tam drobny kawałek granicy z Rosją podejrzewa. Tak, ale że nie należy prowokować skrajnych sytuacji, bo nie wiadomo, jak się zachowa. I to jest oczywiście perspektywa kraju graniczącego ponad 1400 km granicy. I Amerykanie mają zupełnie inną perspektywę. Dla Amerykanów właśnie ta kwestia denuklearyzacji, oni są wręcz, wydaje mi się, momentami zaślepia ich to przekonanie o tym, że ta denuklearyzacja jest osiągalna. Nie, ona nie jest osiągalna. Korea Północna musiałaby dobrowolnie oddać broń atomową, a to w historii zrobiło tylko kilka państw i źle skończyły. Źle skończyły, prawda? Ukraina, która oddała broń atomową, tak. Jedno z państw gwarantów tego porozumienia odebrało jej kawałek terytorium, czyli Rosja. I to jest oczywiście bardzo zły komunikat dla reżimu nieproliferacji. Tak? On już od lat chwiał się w posadach, tak naprawdę lata 90. przyzwolenie na to, żeby Indie i Pakistan zostały mocarstwami nuklearnymi. Stało się, żeby ścigały się w tym uzbrojeniach. Dokładnie, status nuklearny, niby nieoficjalny, ale jednak de facto nuklearny Izrael. To było pewne wyłomy i teraz mamy wyłom już od lat, wyłom północno-koreański. I jest to taki niezbyt pozytywny komunikat z punktu widzenia państw, które chcą utrzymać status quo, że jeśli chce się wyjść na samodzielność, no to należy obrać taki kierunek. Oczywiście pytanie, czy znalazłyby się inne władze na świecie, które by postawiły tak skrajnie, mając na uwadze, jakie są gigantyczne koszty takiej, a nie innej polityki. Ale wydaje mi się, że tutaj po prostu jest moment, ten moment takiego zastanawiania może się przeciągać. Niektórzy się teraz wyśmiewają z Donalda Trumpa, że po pół roku zrozumiał, że jednak Chiny nie rozwiążą problemu amerykańskiego, że nie będą się słuchać. Tak się wydawało, że po spotkaniu na Florydzie z chińskim przywódcą, że jednak takie przekonanie może być w Ameryce, prawda? Że udało się jakoś tam z Chinami porozumieć, że Chińczycy to dobrze przełkną i załatwią, prawda? Nie załatwią. No to też wydaje mi się po czasie wychodzi kunszt dyplomacji chińskiej, że mogli naprawdę, zresztą pokazali trochę. Statystyki tutaj wydawało się, że nie kłamało, o ile jakiekolwiek statystyki. Skąd staryki? Ale statystyki. To się nie mówi statystyki. W ostatnich miesiącach wskazywały, że jednak wywiązali się z tego, co mówili Chińczycy. Ale problem polega też na tym, lecz że. Lecz inaczej. Pytanie, czy ona w jakimkolwiek przypadku była w pełni skuteczna? Czy kraj taki, czy kraj oblężony tą polityką sankcji, mamy przecież przykład właśnie Rosji, czy Rosja, oczywiście możemy mówić, że są, że sankcje zadają pewien cios, ale czy zmieniają gruntownie politykę danego państwa? No niekoniecznie, one jednak mają taki wydźwięk bardzo negatywny, że a z drugiej strony kupa przygnieciona sankcjami właściwie nie ugięła się, może jest kraj, którego gospodarka do ludzi doprowadziła między innymi sankcje, prawda? Tak. Już przestań. Sankcje oczywiście są coraz ostrzejsze. Pardon! W reżimie tej opresji, reżimu sankcyjnego. I to też sprawia, że się uczy tych sankcji. Przecież te próby, że kolejne rezolucje to mają być dopisywanie kolejnych nazwisk, które mają być objęte sankcjami, czy kolejnych firm, no to Koreańczycy następnego dnia. Jak hydra, tak opina się jedną głowę, wyrasta dziewięć. Tak?